Michał Cieszak na gorąco po zwycięskim pojedynku z Krzysztofem Twardowskim. Krzysztof Twardowski okazał się twardym zawodnikiem. To fajna walka. Tak, siemanko, witam wszystkich, fajna walka. Także muszę sobie ją obejrzeć. W trzeciej rundzie zalało mi to oko i dlatego chyba tej walki nie skończyłem, wiesz? Także bardzo mnie to rozproszyło, ale tam Kapman to doprowadził. I w piątej rundzie był koniec. Widzisz, deprymowało cię to. On w trzeciej rundzie zaczął trafiać właśnie cały czas to oko, prawą ręką. Nie, głową. To uderzył głową. Nie, ale potem jak już miałeś ścięte, tak, to widać było, że polowo na to oko nie przeszkadzało. Ale taki jest sport, także wiesz, nie mam pretensji o to. Aha. Ale ty jesteś sobie zadowolony dzisiaj? Ty zrobiłeś to, co powinien zrobić? Nie wiem, muszę tą walkę obejrzeć. Także teraz świeżo zszedłem. Z reguły jestem zdenerwowany, że mi pęknął łuk. Mhm. A co dalej, to zobaczymy. To pierwsza taka kontuzja u ciebie, tak? No. Aha. Ale siła zrobiła robotę. Czułeś, że jak spychałeś go do narożnika, to tam już ty rządziłeś niepodzielnie, nie? Tak, lewy czy prawy, to nie miało znaczenia. Mhm. Czy lewy prosty, czy prawy prosty, to stawa. Ale zobacz, te polsko-polskie walki okazuje się, że są fajne, bo jest atmosferka, on mówi, że chce być pogromcą Cieślaka. Nie udało się, ale postawił się, bardziej niż chociażby ten kelich. Na pogromce Cieślaka musi jeszcze zaczekać, także z jak porę wytrzyma cały dystans, tak by nie było. Ze mną walka skończyła się w piątej rundzie. No właśnie, bo kilka knockdownów, to też się jakoś podbudowuje, bo to wiadomo, że takie korespondencyjne porównanie. Nie, no to nie podbudowuje, tylko wiesz, dąży do celu, czyli do zakotowania przeciwnika też. Normalnie. Ty mówiłeś przed walką, że to jest teraz twoja taka droga, tak? Nie myślisz o kolejnym pojedynku, tylko o celu, dzisiaj zrobiłeś kolejny kroczek jakiś. Tak jak powiedziałem, na ten pasek znajdziesz tam gdzieś miejsce w domu, ale wiadomo, że idziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.